Siemano graczu, nudzi ci się? Spokojnie, mi też się nudziło, ale znalazłem dla ciebie jedne z najlepszych gier na telefon i dzisiaj pokażę ci listę 20 gier, które zabiją twoją nudę raz na zawsze. Oglądaj do końca, by nie przegapić żadnej produkcji, przy której możesz się świetnie bawić. Gotowy? Zaczynamy nasz gamingowy seans. Ogrom graczy są podziwu dla jakości tej gry. Ścieżka dźwiękowa jest fenomenalna i pozwala jeszcze mocniej doświadczyć całą przygodę. Widziałem nawet opinię, że ludzie chętnie daliby ocenę 10 gwiazdek na sklepie Play, gdyby tylko się dało. Myślę, że jest to idealna produkcja dla graczy lubiących fabularne podejście do rozgrywki mobilnej. Jest rok 2040, będę miał wtedy 43 lata, a ty? Wtedy Ziemia nie będzie już taka sama jak 20 lat temu. Będziesz musiał walczyć o jedzenie i schronienie, jednocześnie broniąc się przed atakami zarażonych potworów, które są efektem mutacji spowodowanej kosmicznymi odpadami. Sporo będziesz miał tutaj do czynienia z niespokojną eksploracją, bo na każdym kroku może czaić się jakieś niebezpieczeństwo. Musisz uważać. Ta gra jest po prostu wow. Są to wyścigi z możliwością dodawania do gry prawdziwych samochodów poprzez twój aparat w telefonie. Jeśli chcesz jeździć Lamborghini, nie ma problemu. Zeskanuj auto w grafice Google, a gra je rozpozna i stworzy w samej grze. Po dodaniu auta możesz je ulepszać, wydając punkty. Reszta zabawy to bardzo dynamiczne i zręcznościowe ściganie się. O, to jest ciekawy survival. To, co go wyróżnia, to jest lokalizacja. Rozgrywać się on będzie w Imperium Rzymskim. Nawet nie wiesz, jak mnie bawi to urozmaicenie. Niestety nie ma tutaj zombie, jesteś uciekinierem z armii cesarza. Jako napakowany deserter nie możesz wrócić, więc wruszasz w głąb pustkowia starożytnej Europy, rozpoczynając nowe życie. To jest po prostu świetne. Powiem ci, że jest to piękna, nowa przygoda autorstwa wielokrotnie nagradzanego studia, w której rodzina Gibbonów, zagubiona w niebezpiecznym i niezrozumiałym dla nich świecie, będzie walczyć o przeżycie i utrzymanie się razem. Będziesz miał tu okazję wczuć się w życie Gibbonów i doświadczysz ich sposobu poruszania się. Jeżeli opanujesz akrobatyczne ruchy, możesz przejść przez całe kampanie w epickim stylu. Ta gra jest idealna do takiego fajnego chillowania. Retrografika, do tego rozgrywka, daje nam pełnoprawną strategię z rozwojem ekonomicznych i przemysłowych aspektów życia ogromnej fabryki. Jako gracze musimy wziąć pod uwagę imponującą liczbę czynników, aby nasz zakład rósł i wytwarzał produkty bez zakłóceń i przestojów. Mam tu dla ciebie fascynujący western, w którym pojawią się też elementy skradanki. 6-letni chłopczyk stracił matkę porwaną przez bandytów. Postanawia wyruszyć i ją odbić. Bez twojej pomocy na pewno mu się nie uda. Dzieciak nie umie posługiwać się bronią, dlatego ważne jest, żeby dobrze się ukrywać i działać bez wykrycia. Jako gracz możesz spodziewać się tutaj realistycznej grafiki i rozszerzonego arsenału broni. Twoim zadaniem jest dotarcie do punktu ewakuacyjnego i zabranie łupu. Możesz wejść do strefy kwarantanny sam lub z towarzyszami. A powiem ci, że współpraca w tej grze też się mocno sprawdza. Możesz podnieść powalonego przeciwnika i współpracować z nim. Tak, dobrze słyszałeś, współpracować z przeciwnikiem. Taka wyścigówka na telefon to skarb. Są to klasyczne zawody rajdowe. Usiądziesz w fotelu legendarnych modeli samochodów, które od lat konkurują ze sobą, za każdym razem oferując nowinki techniczne. Czekają cię tutaj trasy po całym świecie, różne warunki pogodowe, realistyczna fizyka zachowania aut na przeróżnych nawierzchniach, niebezpieczni rywale oraz kilka trybów gry. Survival zombie nigdy nie wyjdzie z mody, co nie? Chociaż mechanika nie jest odkrywcza, to my wcale nie oczekujemy ciągłych wielkich modyfikacji trybu zombie. Piękna grafika i wysokiej jakości opracowanie tego tytułu wystarczą do przyjemnej rozgrywki. Czeka cię tutaj dużo polowań, bitew, kolekcjonowania przedmiotów, rzemiosła, masa zadań, budowanie oraz rozwiązywanie nagłych problemów. Siej zamęt w rytm tej dynamicznej gry z udziałem gwiazd League of Legends. Tutaj liczy się szybkość i rytm. Każda akcja równa się wybuchowa reakcja, a chaosu nigdy za wiele. Podkładaj bomby, skacz i bujaj się do rytmu muzyki, pokonując przeszkody, rozbrajając przeciwników i odpalając ląd. Gra jest dostępna wyłącznie dla użytkowników Netflixa. Jest to po prostu gra fabularna, w której będziesz siekał potwory, bo zaatakowały one twoje królestwo, kiedy rycerze byli na wakacjach. Pewien chłop postanowił podnieść miecz i pokonać intruzów. Twoim zadaniem jest mu pomóc, chronić jego dom i stać się legendą. Potwory będą natrętnie atakować ze wszystkich stron, więc nie zawiedź i uderzaj mocno.
Jest to gra RPG z epickimi bitwami. Zbuduj własny zamek, zbieraj potężnych wojowników i oczyść ziemię z potworów. Znajdziesz tu ogromny i piękny świat, który musisz wybawić od kłopotów. Przede wszystkim musisz zadbać o rozwój swojego królestwa poprzez konfigurację wydobywania surowców, potem zatrudnisz nowych bohaterów, a następnie zadbasz o odpowiednie uzbrojenie. Zbuduj swoją unikalną maszynę bojową i wygrywaj w postapokaliptycznych bitwach PvP. Jest to ekscytująca gra sieciowa na opancerzonych pojazdach wyposażonych w śmiercionośne bronie. Taki tam postnuklearny świat, w którym możesz brać udział w drużynowych meczach, aby rozwalić innych graczy, którzy też potrzebują trochę rozrywki w tym nowym obliczu świata. Jest to gra karciana, która okazała się na smartfonach, komputerach i konsolach. Rozdzielczość jest fenomenalna, można dostrzec każdy szczegół. Nie wiem, czy graliście lub oglądaliście może ten właśnie serial, ale ja byłem ogromnym fanem tej kreskówki i tworzyłem kolekcję własnych kart, które można było gdzieś tam zdobyć w sklepach. Dzisiaj w tych czasach takie cuda możemy mieć na swoim smartfonie. Jest to gra akcji wykonana w oprawie kultowej strzelanki online z rozpoznawalnym stylem graficznym, charyzmatycznymi postaciami o różnych klasach, a także z różnorodnością cech i przede wszystkim możliwościami ekscytującej rozgrywki. Każdy fan Team Fortress 2 odnajdzie tutaj radość z tej mobilnej, nieoficjalnej odsłony. Odejdziemy trochę od bardzo poważnych gier i weźmiemy się za zręcznościówkę na Androida z prostym sterowaniem. Możesz pełnić rolę pałkarza i miotacza. Gra wynagradza cię za regularne wracanie do niej. Chodzi tu po prostu o sportową rywalizację w popularnym amerykańskim sporcie. Fajny, dosyć klasyczny klimat przeglądarkowych platformówek. Ta gra oparta jest na chińskiej mitologii z towarzyszącym mu tradycyjnym stylem graficznym i dźwiękiem z domieszką surrealizmu. Gra ma płynną walkę, sporo kombinacji ciosów i mnóstwo starożytnych wrogów i bogów do zniszczenia. Przed tobą niezwykła strzelanka z dziwnymi dźwiękami na Androida, w której wcielisz się w jednostkę sił specjalnych. Możesz tutaj rozbijać ściany, okna i barykady. Ponadto lokacje są duże, a nawet jak będziesz chciał się gdzieś podrapać, to możesz ustawić automatyczne chodzenie. Sporo tutaj będzie zabawy i sporo walki. Do tego losowe misje mogą cię nieraz zaskoczyć. Robi się coraz cieplej, do żniw jeszcze trochę, ale chciałbym wam podrzucić tytuł, który pozwoli wam wyrwać się z blokowisk i zaznać trochę pracowitego, ale spokojnego życia na wsi, pośród zwierząt hodowlanych oraz ogromnych farm i pól, którymi trzeba się zaopiekować. Przede wszystkim jest to ogromny biznes, który może dać ci wiele wirtualnych monet i satysfakcji. Na dzisiaj niestety to już jest wszystko, ale pamiętaj, że na moim kanale jest jeszcze masa gier, które tylko czekają na to, aż je odkryjesz. Trzymaj się i do następnego. Yo!